tłumy! Naprawdę takie tłumy! Jesteście niesamowici! Kochani, szanowni państwo, Lublin i jego mieszkańcy to piękna opowieść o demokracji, praworządności, a także o państwowości. Lublin to także miasto kobiet i ja dzisiaj będę mówiła o kobietach. Michał o edukacji, Bożena o przedsiębiorczości, pozostali też o nurtujących sprawach. A później będziemy mieli wyjątkowego gościa. Wiecie państwo, jest z nami Rafał Trzaskowski. Szanowni państwo, Lublin to także kobiety i to właśnie z Lublina, stąd pochodzi pierwsza kobieta minister w rządzie Ignacego Daszyńskiego, która walczyła ponad 100 lat temu o nasze prawa, Irena Kosmowska. Upłynęło 100 lat, a my dzisiaj musimy walczyć nadal o nasze prawa. Musimy walczyć z rządem, który wysyła na nas policję. Musimy walczyć z rządem, który mówi, że dajemy w szyję, dlatego że nie rodzimy dzieci. Ale to się zmieni. Obiecujemy to państwu. Ale dzięki wam i z wami. Brawo! Brawo! Dość już znieważania kobiet, plucia i szczucia na kobiety. Dość takiego traktowania. Polskie kobiety nie mogą bać się rodzić dzieci. Polskie kobiety będą miały refundowane badania prenatalne. Będziemy refundować i płacić w całości, finansować procedurę in vitro. Będziemy rodzić ze znieczuleniem. Ale także polskie kobiety, jeśli będą chciały wrócić na rynek pracy matki po urodzeniu dziecka, będą wspierane finansowo, bo macierzyństwo jest cudem, jest piękne i nie stoi w sprzeczności z pracą i z karierą zawodową. My, Polki, jesteśmy tak zdeterminowane, żeby walczyć o nasze prawa dla naszych matek, córek, sióstr, koleżanek, dla naszych rodzin. Dlatego, szanowni państwo, proszę was dzisiaj, idźcie na wybory. Jarku, mówię do ciebie. Siła kobiety przesunie ciemne chmury i wyśle cię na emeryturę. Niestety, ten rząd opalał. Niestety ten rząd obalał kobiety. Kochani, proszę was, kobiety, mężczyźni, idziemy na wybory. Idziemy po lepszą Polskę. Wielkie bardzo brawa. Proszę, Michał. Marta Wcisła, teraz.